Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Maroko Bragia, a to jest kolejny materiał z gry Wolfenstein Youngblood na maksymalnym poziomie trudności, jaki słuchajcie, w tej grze występuje, czyli wymagający, po angielsku Ultra Hardcore Mode. Dobra, bo mam 805 monet, już oczywiście bym leciał do ulepszenia, proponuję tego lasera. Jak już będziemy ulepszać, to już każdą pukawkę od razu. Tu jest wszystko, ten uchwyt mi tylko został i to chciałem, tempo standardowy, lekki uchwyt, chyba że postawimy na szybkostrzelność w tej strzelbie, znaczy prędkość ładowania, niech będzie, mam nadzieję, że nie będę tego żałował, i ulepszenie obsługa i prędkość ładowania, no i tak na mnie nie stać na razie w tym momencie, także podziękował. No i tak, tym razem weźmiemy sobie już tą drugą misję, czyli zaginiony bojownik ruchu oporu, posągi, a to tu jest taka awaryjna misja. Znajdź zaginionych bojowników. Dimitri powiedział nam, że wysłali czterech bojowników z zadaniem wykradzenia tajnych informacji z Brada 3 i stracili z nim kontakt. Powinniśmy tam pójść, ustalić co się stało i przynieść to, co udało im się zdobyć. Diablica zleciało nie wiadomo kiedy i koniec gry. Lekarz się mnie pyta, co ja pod samochód wpadłam. No to ładnie. Pod samochód. Oj. Tak to jest, widzisz. No tak to jest. Dobra, oznacz tą misję i ciśniemy. Brat 3, czyli jedna z cięższych lokacji w grze. Ośrodek badań rozwoju. Poproszę. Nie lubię tych lokacji z Bradem 3, już wam to mówiłem. Tam jest tak nasrane nazistami, że po prostu aż się chce rzygać. Pod samochód wpadłem. To było dobre. To było dobre. Mam nadzieję, że ci tam coś przepiszę, żeby to jakoś zeszło. Ta rana, czy jak to mam określić. Dobra. Tutaj latarki jakiejś gównianej nie potrzebuję, także od razu zmieniam sobie na normalne celowniki z normalnymi obrażeniami. Czyli ten. Tu jest raz i dawaj mi tą strzelbę jeszcze. Cyk. Nie, nie ma magazynek. I to. Okej. Okay. Zmieniłem w ogóle? Zmieniłem. Jeszcze sobie wszystko sprawdzę. Dobra. Znajdź zaginionych bojowników. Mamy 0 na 4. Dobrze, że 4, a nie 12. To już mogą być wrogowie. No co ty? Co ty mi dziołcha tutaj nie powiesz ciekawego? Oczywiście zbieramy monety, trochę amunicji. Jak to wygląda z ciężkimi broniami. 14 do tego. Tutaj to już w ogóle 0. I tutaj do metacza ognia 50, dobra. Czyli nic, co by mogło mnie tutaj poratować. Ale to czy tutaj gdzieś jest skrzynia? Jest. Dobra. I celów od cholery mam w tym miejscu, w tej dzielnicy. Ale już widzę frajera. Może zdążę go załatwić po cichu. Siema! Dobra, dokładnie. A się chłop ogrosz sypał. Tam jest kolejne, o dziwo. Milczy, powiedziałem. Dobra. Oj. Zasrane robociki. No i wkurwiak, no i... Dobra, ładnie. Ktoś jeszcze tutaj widzę. Otrzymano doping. Ile mam tego pancerza? Dobra, dawaj. Dodatkowy pancerz. Dobra. Wow, nie wiem z tej strony. Dobra, granat za granat, śmieciu. Oj, nie wiem, z której strony mnie pakował, chyba w prawo, gnój.
Dobra, dawaj. Strzelbę, okej. Zastrzelane robociki są najgorsze, co może być tutaj. Dobra. Jest ciężki, ja ci dam gnoju. W ogóle nie trafiłem w niego, to jest najlepsze. Chyba teraz dostał. Zmiana na karabin ciężki. No tutaj gdzieś do mnie pruje. Dobra, ten nawet nie wiedział, że tylko pruje z prawej flanki. Kurczę, tutaj do mnie ktoś pruł i to ładnie. Robociki. Ach, nie mam szans za bardzo. Tu mnie gnój zaszedł. O, ty gnoju. Dawaj, kurwa, mówiłem, żebyś się nie bawił zabawkami. Jak nie umiesz. Dobra. Ktoś jeszcze? No jest tam jeszcze, luj. Jeszcze, one całe życie zmieniają pozycję, a ja nie wiem. Ktoś do mnie pluje, tylko nie wiem skąd. Oła! Nie wiem, który to pedał. Ładnie jest orał. Diablica, kocham twoje teksty. No czasami mi wyjdzie coś ciekawego powiedzieć. Czasami mi wyjdzie. Tu jest skrzynia. O, jeszcze toporek znalazłem. To strasznie mam mało życia przez te śmiecie. Tutaj coś znajdę. No dziwo, nie wiem, co to jest za skrzynia nawet. Tego nie otworzę w takim stylu. Czasami tutaj można takie życie znaleźć, chociaż w drobnych ilościach, bo 25% jest naprawdę mało. Dobra, poza tym nic tutaj ciekawego nie ma poza skrzyniami. Ale cię gnoju załatwię. Ach, chciałem tak z wykończenia, żeby tak fajnie wyglądało, niestety nie pykło, za szybko nacisnąłem topór, żeby wyjąć. Dobra, życie to akurat nie potrzebuję, bo nie ginęliśmy. Jest ulepszenie broni jakieś. 525 punktów. Tylko patrzę na te ciężkie teraz. 680. To jeszcze nam trochę brakuje tutaj do tego. Do tego upgrade'u. Poza tym tam skrzynię mi pokazuje. Chyba nawet wiem, w którym miejscu. Jeszcze sobie tutaj... A, nic nie wezmę. Przecież po co mi ja niby dawać. Jak sobie przejdziemy teraz tu... Tutaj chyba też nic nie znajdę. Czy znajdę? W takich skrzyniach to jest życie. Czasami. Ale jakoś pusto. Chyba pierwszy raz, jak tutaj byłem. Jak szturmowałem Brada 3. Chyba wszystko pozbierałem i to się nie zdążyło naładować. Dodatkowa amunicja do lasera. Zdobyliśmy. Dawaj, dodatkowa skrzynia też tutaj z monetami była. Zależy mi na tych skrzyniach, bo mówię, chciałbym lepszy ten. Ale ciebie bardziej. No ja rozumiem. Nie wiem, o co chodzi, moja droga. Diablico, ale ciebie bardziej. Nie wiem, o co chodzi, moja droga. Dobra, o tą skrzynię mi chodziło. I to jeszcze ta lepsza skrzynia. 100 monet. Ja teraz chyba powinienem sobie na spokojnie ulepszyć ten laser, uzbrojenie. Czy nie? 680. Jak mnie to wkurwia, że tylko drobnych monet mi brakuje zawsze. Zawsze niewielka ilość. Dobra, tu już skrzyni nie ma, czyli wchodzimy do Brada 3. I tutaj są nasi towarzysze, których musimy wyzwolić. Oczywiście skrzynia na wejściu. Trochę amunicji. Jak tutaj dałem amunicję... To będzie gorąco. Coś mi się tak zdaje. Toporek sobie weźmiemy. Tam już nie idziemy, nie ma sensu. O, życie mi chodziło, ale tak mało mi dali. Tylko 25 punktów, znaczy procent uzupełniłem, czyli mam 50 łącznie. 680, czyli już laserek no, może nam pyknąć.
ciężki uchwyt i tutaj chyba, a nie, to było to do ulepszania, dokładnie 680. Okej. Zaznam w ogóle, pyknie 45 poziom. Dobra, laser to by było na tyle, już jest przygotowany i by mnie interesowała później strzelba. Najlepiej w strzelbie, to tutaj by chyba było obrażenie na sekundę i szybkostrzelność. Chyba, że celność, nie? Celność to raczej nic nam nie pomoże. Obrażenia, obsługa i magazynek. Szybkostrzelność, ale obrażenia. Albo to sobie wziąć, że 470. Dobra, później będziemy myśleć, jak to ulepszać. Dobra, wbijamy. Tylko jak? Ja mam tam wejść. Niedostępne z tej strony. No to ci niespodzianka, bo tak to było dostępne, jak wykonywaliśmy tą misję wcześniej. To znowu jest ten panel. Ej, co on w ogóle daje? Tak naprawdę. Osiem, siedem, dwa, jeden. Coś tu się otwiera, ale... Nie wiem tak naprawdę, co to daje w ogóle. Chyba, że tam coś muszę wskoczyć, ale nigdy nie mogę na to wskoczyć. To jest najbardziej wkurwiające ze wszystkiego. O, co to było? Nie wiem w ogóle, co to było. Nie, co to? Czy tam coś mnie zaatakowało? To było chore. Było gorzej niż chore. Dobra, wezmę sobie doping. Drut kolczasty. Tam jest i dlatego. Dobra, no ale co tak naprawdę to daje? Wbijanie tego kodu to naprawdę do tej pory nie wykminiłem. Dobra, mniejsza większość. Nie wiem, jakim cudem tam się mam dostać. Prawdopodobnie trzeba to obejść i przejść tu. Także dawaj. Nic na mnie innego nie zostało. Dobra. Dodatkowy doping zrobiliśmy. Trochę pancerza. Tak, chyba tu musimy przejść. Tylko, że jak mówię, no tutaj będzie trochę tych śmietników nazistowskich. Kolejna tura wyborów, można tak ująć. Nie wiem, czy mi się kogoś uda w ogóle tu po cichu zdjąć, z tego prostego powodu, że mistrzostwo broni. Dobra, ładnie. Ach, ładnie nam weszło po cichu, ale już później mnie zdjęli. Kolejny, który nie umie się bawić bronią. Wykurwia, jak nie umiesz, to... Nie wiem, na cholerę ci matka to dała. Jak się nie umiesz posługiwać. Do widzenia panu. Dobra, weźmiemy sobie amunicję. Doping, pięknie. Ja sobie jeszcze wezmę większy doping. Wow, wow, Ray. O, mu beret leciał. No weź jeszcze któryś. Weź strzelbę. Akurat był dowódca, dobra, przeładuj. Dodatkowe monety, tutaj nic więcej nie znajdę. Użyj lasy, tutaj ogniwki nie będziemy z niej korzystać, bo to nie ma sensu. Ale dodatkowa skrzynia to dodatkowe monety. No, coś mi się wydaje, że właśnie to jest droga do wejścia do Brada 3. Bo innego sposobu, żeby tam wleźć, to nie widzę i tutaj chyba musimy na lewo iść. Będę trzymał co czas strzelbę najwyżej. Zwłaszcza widzicie te punkty, czyli tych całych wojowników, czy bojowników, których musimy wyzwolić. Tu już widzę przeciwnika. Poziom 45. Pięknie. No już słychać dowódcę.
Dobra. Coś jeszcze? Tutaj gdzieś, słychać, już wsparcie idzie dla tego. Po nogach gnoi. Dobra. Dobra, ładnie. Okej. Okay. Dawaj elektryczną broń. Choć widać, gdzie, słyszę gdzieś ciężkiego. To może zostanę przy laserze. On się dobrze spisuje właśnie na takich owych przyjebów. Jest, chyba go nawet widzę. Ale się wywalił. Frajer. Ej, ale z drugiej strony. Poszła stąd, dziwko. Tylko gdzieś jeszcze słyszę. Nie ma zabawy. Jeszcze jeden. Chyba weźmy karabin ciężki. Szturmowy, przepraszam. Dobra. No właśnie, bo oni mają zazwyczaj te pukawki. Skąd? Tu jest. Gdzie? Kurwa, nie zdążyłem zareagować. Macie prezent. Przeżyli? Nie przeżyli. Won mi mucha stąd. Przeszkadza mi w wygrywaniu wojny. Dobra, i tak tutaj nic nie widzę. Sraj się, a nie tą pozycję będzie zmieniał. W kiblu se pozycję zmieniaj, śmieciu. Gdzie on jest? No, oj. To jest robocik chyba zastrany, bo już, no, już znam te pociski właśnie. Dobra. Gdzie? Dobra, chodziło. Taran. Padł? Padł. Dobra. Okej, okay. I tu gdzieś jeszcze a dobra, bo zdobyliśmy też dodatkowy punkt i mam dwa, znaczy poziom i mam dwa punkty postaci, ale nie wiem, czy cokolwiek jest tutaj warte świeczki. To może zwiększa zasięg dopingu do 25 metrów oraz skraca czas jego odnawiania o 15. Zwiększa zasięg, no to akurat średnie. Zwiększa twój maksymalny właśnie pancerza o 200. To może to? Zapewnia na powalenia. To też jest dobre. Zwiększa ilość przenoszonej amunicji. To by się też nawet przydało. Granaty zadają o 25% obrażeń więcej i można ich maksymalnie nosić 6. Kurczę, granatami. To może to sobie ulepszymy. Zwiększa ilość przenoszenia amunicji balistycznej o 25%, żeby mieć te granaty, bo to jest całkiem niezła umiejka. Dobra. Okej, okay. Bo z granatu lubię czasami pocisnąć. Dodatkowe dwa punkty, jakby co, to przeznaczymy właśnie na owe granaty, żeby zadawały większe obrażenia. To jeszcze tu skrzynię. Zobaczymy na szybko, czy coś możemy sobie ulepszyć, ale raczej wątpię. Dobra, no i szukamy dojścia do tego Brada 3. Bo szczerze powiedziawszy, to cały czas jest opór wroga, ale jeżeli chodzi o przejścia, to nie wiem, gdzie mam się udać. Jak mam tam wejść? Chyba, że tutaj da radę. Dobra, udało się. I teoretycznie, ojej, ślizg zrobiłem. Teoretycznie tutaj powinniśmy się udać z naszym celem. Dobra, amunicja. To laser. Tutaj chyba żadnego dokumentu nie ma, nie. I tutaj musimy przejść chyba, czy nie? Nie, ja się wracam. Czy jak ja mam tu przejść? Chyba, że górą. Chyba tak. Chyba. Nie, to też nie ma. O, dobra. Tu jest przejście do Brada 2.
Brada 3, przepraszam. Zbieramy sobie amunicję. Ok, wszystko mam przeładowane. Jeszcze sobie zobaczę strzelbę. Przeładowane. Mamy jeszcze dodatkowa amunicja, granaty i te sprawy. No, jesteśmy w siedzibie Brada Bra. Brada Brata. Brada 2. Ok, dodatkowe monety sobie zbierzemy. Dobra, i ciśniemy jeszcze tutaj. Ok, i ogień z tyłka, że tak to powiem. Jezu, tutaj jest też dużo znajdziek, dużo sekretów, dużo monet. Poszukajmy bojowników ruchu oporu. Oczywiście, znając życie, szybko mi akcja po cichu nie wyjdzie. I będzie ostra jadka bez strzelanki. No Jezu, dzisiaj mi powiedzenia w ogóle nie idą. Jadka bez trzymanki. O, miałem powiedzieć tak. Jak coś powiem, to powiem, ale czasami tak się zacinam. Dobra, teoretycznie tu jest gdzieś cel. Tu jest niby wojownik jeden. Bojownik. Boże, ruch oporu to bojownik, nie wojownik. Że niby gdzie, że tu? No niby tu mi na mapie pokazuje. No ja już zgłupiałem. A że tam, w tym miejscu. Nie, no tu. Ale na mapie w ogóle go nie widać. Albo na dole pokazuje, dobra. Dobra, na dole nam pokazuje, dlatego nie ma żadnego tego. To było dziwne, że niby nie ma żadnego przeciwnika, a tutaj już wchodzimy i mamy pierwszego do ocalenia, nie? Ja mam tam na dół wejść. Nie ma tu gdzieś schodów. No. A, tylko monety, dobra. Dodatkowa amunicja. O właśnie, o schody mi chodziło. Teraz tak, jedna skrzynia jest gdzieś tutaj. Jest i tutaj z tą, z większą ilością monet. Dobra, i później musimy schodzić na dół. Rzecz już tutaj trzeba uważać, bo na pewno będą frajerzy. Tu jest skrzynia gdzieś. Właśnie, po prawo. Już słyszę ciężkiego. Cholera. Może go zajdę. To będę miał trochę amunicji zaoszczędzonej. Dobra, ładnie. I w jaja, frajerze. Musiało boleć. Dobra. Dobra i ciśniemy. Ciśniemy dalej. Jestem brutalny dzisiaj. Naprawdę. Dobra, no i co? Skrzynia jest na górze. Cel powinien być tutaj, tym razem. Nie na dole, na górze, tylko tu. Ale wróg też jest. Dobra. Dobra, tego spróbuję po cichu załatwić. Dobra, ta rana weszła, ale weszło. Najważniejsze. Okej, okay, pozbieram sobie te toporki, które tutaj w nich rzuciłem. Człowiek teraz nie zebrałem, nie wiem czemu. I tak, jeden cel jest tutaj gdzieś. A nie, na górze znowu mi pokazuje. Ja pierdykam, po całej placówce będę się tak włóczył. No, no tu mi niby pokazuje. Ale muszę tam przejść. Amunicja do pistoletu. Dobra. I że niby tu. Dobra, niby jest. Dyskietka. No leży, leży. Jakbyś się przesunęła, to bym wziął.
Dobra, jest. Zaszyfrowana dyskietka. Już mamy jedną z czterech. Przy okazji weźmiemy sobie monety. Ile tego już mamy sztuk? 737. Yeah, baby. Weźmy sobie zbrojenie. Strzelba oczywiście ciężka. Moja chyba jedna z ulubionych broni, jeżeli chodzi o te ciężkie pukawki. Komora. Może tu coś byśmy sobie cyknęli. Szybko strzelność obrażenia na sekundę. Celność. Obrażenia. Ale szybko strzelność by jebła. A poproszę. I tutaj szybko strzelność by jebła, ale obrażenia i obrażenia na sekundę. Całkiem nieźle. A nie mogę, bo już strasznie drogo to kosztuje. Dobra, no to jeb się na ryj. No, czy jest to jakieś inne wyjście? Niż przez tamtą komorę. Chyba muszę tej broni elektrycznej użyć, żeby przejść dalej. Dokładnie. Tam oczywiście jest też wejście, znaczy wejście, gdzie możemy otworzyć granatnikiem. Kurna, zapomniałem o tych odłamkach, zawsze zapominam. Ale poza pancerzami i innymi pierdołami tutaj nic nie ma. To chyba jest ten komputerek, tak? Do tych dyskietek, odszyfruj. Droga nie wiem jak się w ogóle czyta. Pilnuj drugiej części kodu. Viva la... po francusku, mnie to nie interesuje. No i tutaj musimy teraz przejść. Czy tutaj przez te drzwi mam... Kurczę, ten mikrofon to też mnie drzaźni. Trochę jest łażenia i wiecie, tak błądzenia. Dobra, dodatkowa skrzynia z monetami. I tu jest gdzieś skrzynia, gdzieś, nie wiem gdzie. Tu nie przejdę. Chyba, że tutaj mam mu odpalić. Może to sprawdźmy, to wejście. No jest dużo, dużo błądzenia jest tutaj w tej lokacji. Nie lubię, jak mówię, nie lubię tych misji w tych bradach całych zasranych, bo jak nie dosyć, że błądzicie, to jeszcze... Cóż, to jest ciężko, no jest ciężko pod tym względem, jeżeli chodzi nawet o poziom trudności. Oglądałem dzisiaj jakąś recenzję, czy tam wczoraj oglądałem jakąś recenzję, ale psioczą też na te filmiki, na te cutscenki w windach. Ludzie. Okej. Okay. Teoretycznie tutaj chyba musieliśmy przejść. Morda śmietniku. No słyszę ciężkiego. To jest na górnej części. Ładnie. Ciekawe, czy tego uda się załatwić po cichu. Nie da. Nie da rady. Dobra. Weź karami ciężki może. Jeszcze robociki tu dają. Wow, nie wiem co się dzieje w ogóle. Wow. Dobra, no może tu granatnika pociśniemy. A, to jest gnojek wredny. Ale chyba padł. Dobra, jednak pomogło z tymi granatami. Dobrze, dobrze, że załatwiliśmy akurat na wejściu tego dowódcę. To żadne wsparcie mi tu nie przylazło. Tak to było dwa razy więcej tej strzelaniny. Broń elektryczna. Jak to wygląda z tymi ciężkimi? 50, tutaj 14 niestety do strzelby. Tak to mamy dużo amunicji, tylko ta strzelba, kurczę. Lubię tą strzelbę, ale naprawdę mało amunicji do niej tutaj znajdujemy. Dobra, może weź ten karabin.
I tak, jeżeli chodzi o znajdźki, to też gdzieś tutaj jest jakaś. W tej części tak naprawdę. Dobra, pozbieram sobie monety. I teoretycznie tutaj jest ten cały bojownik. To będzie już drugi. Jest. Przyniosło będą dyskietki, dokładnie. Okej, zaszyfrowana dyskietka. O, o, o! Dobra, mamy ten pomnik. Muszę pamiętać, że jest jeszcze ta misja z tymi pomnikami, żeby je rozwalać. Się dosyć dokładnie tutaj rozglądał. Dobra, skrzynia tutaj jest prawdopodobnie. Oj, już ją widzę po prawej. Dokładnie, ale gdzieś jeszcze jest dokument. Jeszcze amunicja. Nie mogę wziąć, ale to już mogę. Nie, na górnym pułapie mi pokazuje, nie wiem. Gdzie ja mam tam z tej znajdźki szukać. Chyba już nie ogarnę. Tak, bo tutaj już... Nie, no, gdzieś na górze mi pokazuje. Tam nie ma przejścia na górę. Dobra, ciśniemy dalej. Rafik, cześć! Witam cię serdecznie, panie kolego. Witam, witam, Rafik. Jak tam, co tam? Opowiadaj, jak tam weekend? No okej. Okay. W razie ciśniemy. Teraz zastanawiam się, czy ta znajdźka teraz, która niby była gdzieś na górze, czy będzie widoczna tutaj na tej części mapy. Dzięki. A te się leją. A, że ciężki. Mówisz ciężki weekend. Ale że popiłeś, czy będziesz pić? Pogoda burzowa. No, u mnie była tak, wiesz, Witek, Rafik. U mnie to jest, raz było ładnie, słuchajcie, raz tak, raz nie, tak ciężko. Dzisiaj ta pogoda jest w kratkę, jest totalnie dzisiaj u mnie. Ale u mnie jakiejś takiej burzowy, czy coś tam to nie ma. Jakiejś burzy. Leżeć gnoju. Dobra. Ale w gierę dostał, no. Nie chcę nic mówić, ale prawdopodobnie to będzie Ultra Cyborg. Chyba. Nie lubię tego przeciwnika. To jest najsilniejszy przeciwnik w nowej grze. Nadal znaczki mi pokazuje na górnej części. Ja to nie wiem. Gdzie mam tego szukać? Nie piję. Rafik. No rozumiem, rozumiem. Wszystko czaję. Panie kolego. O, tutaj niby mi punkt pokazuje z elektrycznością. Gdzieś jest tam jeszcze jakiś przeciwnik. Rafik, Witek, cze. No Witek też jest u nas. Dzisiaj też Witek, dzisiaj Witek odpoczywał od wojny z nazistami. Wczoraj się męczył. Wczoraj się męczył. Jak mam tam przejść? No tu musi być chyba jakieś przejście, co? Nie, pozamykane. Ciekawe. Nie chcę nic mówić, ale ta brama była otwarta, jak tutaj pierwszy raz byłem. Użyj dostępu do serwera. Chyba, że tak. Musimy te wajchy pociągnąć, żeby tam przejść. Sekretów o dziwo tu nie widzę. To mnie martwi, bo tam jak mam odnaleźć tamte sekrety z poprzedniego przejścia, jak tutaj ich nie widzę. Tam im na górze pokazuje. Cały czas pokazuje mi na górze, ale gdzie na górze jest ten sekret? Jeżeli chodzi o odnajdywanie tych przedmiotów, tutaj to gra jest tak irytująca. Momentami. Dobra, dawaj. Witek, dziś w Wiedźmina 3 cisnąłem quest. O kupie jest już klasyka. O kupie? O! A to ciekawe, muszę sobie ten... Muszę sobie u ciebie zapis tego live'a zobaczyć, jak go kupię. To może być ciekawe. Dobra, oczywiście. Oczywiście, broni nie przeładowaniem, po co? Dobra, strzelba akurat było przeładowana. By tego załatwić, bo on cały czas siedzi tutaj. I ma wszystko wyjebane. Dobra, jeb mu w pampersa. Pięknie. Dobra, i teoretycznie tylko on tutaj był. A nie widzę tutaj jeszcze jakiegoś frędzla. Beka, Witek. No, to nieźle. No, po tym, z,
dlatego właśnie Wiedźmin stoi z zajebistych, wiesz, questów, zajebiście wciągających tekstów i w ogóle świetnie zaprojektowanego świata. A mam kolejnego frędzla. Próbuję go też po cichu zajść. Dobra. Do widzenia. I tu jest kolejny. Raczej był. Bo się zmył. Nie widzę go na mapie, jest. No wiedziałem, że jak strzelę, to autentycznie będzie alarm. Ja nie wiem, czy ktoś ma w ogóle czelność teraz przyjść na alarm. No może być też tutaj dowódca. To już będzie gorzej. O, przecież działko. Oj, oj, oj. Dobra. Może wziąć doping. Rafik, Wiesiek ma niezłe teksty. No, dokładnie. Tu jest gdzieś frajer. Dokładnie. No tym Wiedźmin stoi. Dobra, ładnie. Kurczę. Oj, 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 coś tam lezie. Coś silnego. Dobra. Granat. Fuck, nie wiem co mnie zdjęło. Dobra. Co tu na kurwia? Ciężki tu przylas. O nie, 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 nie z tej broni. Nie z tej broni, a gówno co zrobię. To jest jeden z tych cięższych właśnie przeciwników. Nie, 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 nie. Kurczę, ta strzel... Znaczy... Aj, ta broń ciężka, taka do dupy. Dobra, taran zeszedł. Jeszcze pies z taranem! To było dobre. Oj, 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 to jest działko. Zapomniałem. O, oj. Jeżeli jej teraz nie uratuję, to będę miał ciepło. Aj, dobra. Jedno życie straciliśmy. No, muszę jakoś ją. Jakoś ją muszę uratować, bo będzie ciężko, tylko nie wiem jak. No jednak jest więcej. Kurwa, nie granat pod nogi. Ja czasem jestem zdolny. Granat, znowu ktoś puścił. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, masz pancerz. Je, ciężki, tylko nie on. Dobra, może strzelba nie. Weźmy może laser. Dobra. Okej, następny poziom mistrzostwa broni, świetnie. Uff, w pewnym momencie było gorąco. Ej, przez to, że mam tylko jedno życie, jak teraz zginiemy, to zaczynamy misję od początku. Ej, diablica. O, kurwy, odchodzą. Ale że jak, nie rozumiem. O, jeszcze jest, kurwa, to działko. Może wezmę sobie laser. Ja! Ale cię śmieciu załatwię za to. Kurczę! Ty kurwiaj mnie z tym, gnojs. Dawaj, dawaj, dawaj! Uff. Ach! Zbiłem mu trochę życia przynajmniej. No co jest, że nie mogę strzelać tą bronią? Dobra, padł. Jejku! O mały włos już bym uwalił tą misję. O mały włos! Diablica. Wow, wow, wow! Szkurce, nie ma chwili spokoju! O Jezus. Dobra, nie tą bronią. Co zaczynam czytać? Jakaś menda nazistowska mi tu przylezie. Ach. Jeszcze trochę nam brakuje. No i teraz się zastanawiam, czy się wycofać,
poszukać jeszcze jakiegoś życia. Chyba się wycofamy. To i tak niedaleko. A będę miał, wiecie, pewniejsze myśli, że nie uwalimy tej misji, bo to parę razy było tak, że 2 godziny żeśmy tracili, albo godzinę, bo zginęliśmy, nie? Może sobie już te życia na maksa napełnić. To jest zasada 2, że cały czas zastanawiam jedna znajdźka. A na znajdźkach mi zależy z tego powodu, że chcę ukończyć grę na 100%. Nie wiem, może ktoś jak mnie obejrzy na YouTubie, to może mi ktoś podpowie, o co chodzi z tym tutaj kodem wpisywania. Czemu jak wpisuję kod, to się tutaj nic nie otwiera. A definitywnie na mapie pokazuje mi tu jakaś znajdźka. Bo ja nie wiem. Że obchodzę na wszystkie możliwe sposoby. Nie ma żadnego przejścia, które by się otworzyło, jakbyśmy wpisali ten kod. Żeby to jeszcze jakieś przejście, ale żadnego przejścia tutaj nie ma. Od strony posągu też nic się nie otwiera. Co też jest dziwne. Mi się wydaje, że na tym to chyba polegało, żeby pisać kod i żeby się ta znajdźka tworzyła przy posągu. Nie otwiera się. Także nie wiem, ja się tutaj definitywnie poddaję w tym kwestii. I ciśniemy dalej. Nie ma sensu. Nie będę się też w jakieś serduszka wracał, bo to też szkoda mojego czasu. Czy tego bojownika jeszcze dwóch musimy odkryć. No tutaj coś jest ciekawego. A, muszę użyć tą broń elektryczną. Fajnie go ukryli. Dobra, zaszyfrowana dyskietka. Jeszcze musimy jednego odnaleźć. Jeszcze jednego. On jest gdzieś na górze, ale nie tutaj schodami. W ogóle nie w tej lokacji, tak mi się wydaje. No to mam amunicję tej broni elektrycznej, o dziwo. Bo tutaj nigdzie nie mogę znaleźć. Jeszcze tutaj przeszukamy, ale chyba musimy już dalej iść. Dalej z lokacją. Też tylko amunicję sobie pozbieram. Dobra, i ciśniemy dalej. Przejście jest tam gdzieś chyba na górze. Znaczy na górze, tutaj gdzieś chyba dalej, bo tutaj się wracaliśmy chyba stąd. Dokładnie, to przejście musi być gdzieś tutaj. Możliwe, że tu jest ten klucz. Nie. Bo tutaj musiało być przejście, ale tutaj też nie przejdziemy. Kocham tego Wolfensteina za to, że czasami tyle czasu się gubię, że to po prostu, i nie tylko ja, bo po prostu Witek wczoraj też się gubił. Niekiedy po prostu jak gdzieś trzeba iść, to po prostu człowiek się 10 minut zastanawia, gdzie. Tam nie przejdę nawet. No tutaj nawet kodu nie mam. O dziwo. Jest jakiś komputer do szyfrowania? Jest. Odszyfruj. Regin. To ostatnia część kodu. Do skrytki z informacjami. 9. Nie pozwól, by zdobyli ją naziści. A, chyba wiem, o co chodzi. 9 ostatnia. Skrytka została jeszcze do odszyfrowania. Dawaj. Ej, pilnuj jej. Dobra, czyli 1, 9 na końcu. Chwila, moment, ja sobie zapiszę. 1, 9 było ostatnie. Już wszystkie części kodu mamy. 6. Ale nie mam jeszcze jednej dyskietki, o dziwo. Aha. No to jest pytanie. No mogę, wiecie, tak na pałę wszystkie liczby, wszystkie cyfry sobie od 1 do 9 wbijać na tą trzecią, na to trzecie miejsce i wtedy przejdziemy dalej. Ja nie wiem, czy tak naprawdę to jest sens tak ogarniać, a tylko po prostu iść do tego więźnia, czy tam bojownika, który ma ten kod, ale po prostu powiedzcie mi jak. Jak mam tam przejść? Ale tam nic nie ma na zewnątrz. No dobra, jeszcze sprawdźmy. Ostatnie nawet. Jak nie, to będę kombinował z tym jedną cyfrą. Bo nie wiem. Chyba, że... Nie, dobra. Wejdźmy, zobaczmy.
Jablica, ja już w domu wreszcie. No, cieszę się. Cieszę się, że nic się nie stało złego z tym twoim noskiem i tą akcją w szpitalu. No akcją, nie akcją, tym pobycie może, o. Jak mi pierwszy raz powiedziałeś, no to szło się zmartwić to strasznie. O! Precz z komuną! Znaczy z nazistem. Nazistowskimi kurwami, o. Może tak, no nieładnie to zabrzmiało, ale... 8 na 12 pomników, pięknie. Znajdź zaginiony bojowników. Dobra, szukamy. Znaczy szukamy, no nie błądzimy w koło, bo nie wiem gdzie są ci bojownicy. Zakichana jego mać. Witek, dzwoń po tatę Blaskowicza i od razu się zesrają. No chyba tak, a przy okazji niech przyjedzie i da im da córkom w pierdol, bo nie potrafią ogarnąć najprostszej rzeczy. Tylko że ja tutaj już byłem i to jest najgorsze. To jest na górze. Chyba te szefrety, już te skietki to gówno mi co dają. Definitywnie cel jest na górze. Dobra, mamy to. Dobra, mam ostatniego, fajnie. No to coś w końcu odkryliśmy. Przeładuję przy okazji broń. I tutaj gdzieś jest skrzynia. Ładnie. O! Pięknie. Coraz bliżej ukończenia jednej z tych misji z tymi pomnikami. Dobra, i teraz gra nam pokazuje, że musimy wpisać ten ostatni kod, znaczy wprowadzić tą dyskietkę i uzyskać ten ostatni, ostatnią cyfrę, trzecią. Okej, okay, odszyfruj. Maxim, twoja jest trzecia część kodu z krytkami, z informacjami. Strzeż jej za cenę życia. I to jest 0. A 0 nie sprawdzaliśmy, nie? To jest zajebiste. Na 0 mi nie wpadło. Jechałem od 1 do 9, a 0 nie wpisałem. A okazało się, że 0. Jaki ja jestem też dzwon. To masakra. Dobra, wycofujemy się. Mamy to, co chcieliśmy. Tutaj żadnej znajdki już chyba nie znajdę. Nie wiem, jedyne znajdki, które tutaj są, to są jakoś dziwnie ukrywane. Poukrywane, że nie wiem, o co chodzi. Także ja to szczerze powiedziawszy pierdut. Kierujemy się dalej. Znajdź tajne dokumenty. Żeby wszystkie z bojówkarzy udało nam się znaleźć. Mamy jeszcze te owe informacje. To będzie już proste, bo już chyba wszystkich tych żołnierzy wyeliminowaliśmy. I dobrze, bo chcę misję wykonać, wszystkie te poboczne i skończyć w końcu tą grę. I tu nawet dzisiaj. Coś za bardzo kombinuję. No i jeszcze tutaj może. Ja pierdolę, gościu miał w rękach, nie? Czajcie to? Czajcie to? Okulary 3D. Ja pierdykam, to było takie łatwe? Serio? Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Rafik, zawsze się plany krzyżują. No dokładnie, często, zawsze tak jest. To jest tak. Kto wie, czy w ogóle mi się uda dzisiaj przejść, a chciałabym naprawdę. Dobra, jeżeli chodzi o uzbrojenie. Mogę sobie wywalić tutaj na obrażenia i obrażenia na sekundę. Jeżeli chodzi o ciężką strzelbę. I tutaj by się przydało coś wymyśleć. Tym razem bym na szybko strzelność postawił, obrażenia na sekundę i obsługę. Tutaj w tym. To mogłoby się przydać. Dobra. Chociaż to odkryłem z tym sekretem, ale... Naprawdę, to było ciężkie do odkrycia. Znaczy niby proste, ale ciężko to było na to wpaść. Ale się udało. Dobra, zwijamy w takim razie. Nie wiem, czy to wszystkie sekrety z tej mapy. Tam chyba jeszcze gdzieś problem miałem na samym początku. A już wiem gdzie, to było w... Nie w tej lokacji, ale w innej dzielnicy. I tam też był jakiś problem.
ze znalezieniem, ale wiem w którym miejscu to może, ale tam już wrócę chyba poza nagraniem. Czyli chodzi o jeden stacker, najwyżej jak będę wiecie, zgrywał sobie, montował te materiały na YouTube, to sobie jakoś dogram te sekrety jakieś, których nie mogłem odkryć, to które poza nagraniem nagrałem i tyle, odkryłem i tyle będzie w temacie. Żeby po prostu dzisiaj to skończyć i mieć z głowy. Byśmy się już ogarnęli z innymi tytułami, bo trochę tych gierek mam na kanale, a żadne jeszcze nie ukończyłem. A już niedługo, za 2 tygodnie, zatrzymamy nowe premiery. Przydałoby się ogarnąć, spiąć poślady i w końcu pokończyć te gierki. Dobra, i komputer jest tu, znaczy kod. Teraz od razu. 1, 6, ale że tego zera nie sprawdziłem. Ja pierdykam, no wszystkie cyfry wszły, ale zero nie. Dobra. Czy coś tutaj jest ciekawego, poza elementem misji głównej? Nie, nic nie widzę. Tajne dokumenty. Dobra, zaginieni bojownicy w ruchu oporu wykonana, także ja bardzo dziękuję i wykurwiam z tego miejsca, bo się tu za bardzo denerwowałem. Dajmy dokumenty. Katakumby, czyli Centrum Dowodzenia Ruchu Oporu. Dodajmy misję. Ciekawe, czy za tą misję dostanę punkt doświadczenia. O, przy okazji weźmy sobie życie dodatkowe, bo mi jednego mi brakuje. A tak trochę ryzykowne na tym poziomie trudności w ogóle w tej grze ginąć, bo wtedy naprawdę duże kawałki trzeba przechodzić od nowa. Dobra, ziomuś, mam to co chciałeś. This information you found will help us very much, dziewczyny. Spasibo. They knew risks, but still. Rusek. You know what I say? Time is healer. Death? Death is illusion. Misja ukończona. 10 tysięcy ponad punktów doświadczenia, ładnie. Jakiś punkt? Zdobyliśmy punkt, jeżeli chodzi o rozwój postaci. Starczy mi na lepszenie strzelby. Chciałem to, nie? Chyba, czy to? Nie to. Później całkiem niezłe obrażenia wbijają. To się opłaca. Dobra. No i później sobie jeszcze raz to walimy. To wbijam nam się obrażenia, szybko szczelność obrażenia na sekundę. O, jeszcze obsługa. Także nieźle. Nieźle, nieźle.